Basza Gaming Camp to jest pomysł, który chodził za mną już naprawdę kilka lat wstecz. Kiedy byłem profesjonalnym graczem, nie było po prostu czasu, żeby to zorganizować. Teraz, kiedy jestem już jakiś czas, kiedy zakończyłem w sumie profesjonalne granie, poczułem, że to jest ten czas. No i siedliśmy w sumie spontanicznie z moim koleżką, z którym siedziałem 10 lat w ławce, że robimy temat Basza Gaming Camp, że to jest ten czas już. To jest w sumie moje marzenie było zrobić i z tymi dzieciakami żyć, bawić się, spędzać czas i kumplować się i żeby na całe lata swoje do końca życia mieli super wspomnienia. Kim dla Ciebie jest Pasza, jakbyś mogła powiedzieć? No, to taki w sumie idol. Jarek, no to można powiedzieć, że idol. Poza grą, to na pewno charakter. Charakter, myślę, że otwartość do ludzi. Od 7.30 był rozruch, zawsze mamy rozruch 7.30 bądź bieganie dla chętnych. To jest dość zaskoczenie, bo jest frekwencja 100%. Dlaczego wybrałeś akurat ten obóz? Przede wszystkim miałem okazję poznać Jarka. Program obozu też mnie bardzo zaciekawił. Także dużo się dzieje i ja to bardzo lubię. Mój tata mnie namówił, żeby tutaj przyjechać, bo mój tata jest fanem Paszy i mówił i mnie ten i przyszedł właśnie w taki jeden dzień do mojego pokoju i mówi: chodź, zapiszę ciebie tam. Ja mówię: nie, będę jedyną dziewczyną pewnie, to nie. No i tata i tak mnie zapisał i później się dowiedziałam, że no jednak jadę, no to już nie było odwrotu. Stwierdziłem, że w sumie to jest połączenie i poznania swojego fana i idola z tak naprawdę dobrym spędzeniem czasu w wakacje, więc no postanowiłem, że będę się starał, żeby się tu dostać. Ja ogółem cały obóz, cały pomysł, że łączenie sportu ze sportem to jest w sumie coś idealnie dla mnie, bo trenuję od praktycznie pierwszej klasy podstawówki. Gry też zawsze były tam jakimś moim hobby i to jest idealny obóz, pierwszy taki chyba w Polsce. Więc. Mnóstwo wiadomości, ale to nie to, że kilkanaście, mnóstwo wiadomości od pokolenia takiego dinozaura, jakby old boye, które piszą do mnie, że czemu nie urodzili się, wiecie, później, że żałują, że w ich czasach nie było takich tematów, jak teraz organizuję, że patrzą, przeglądają, że liczą na kolejne Insta Stories, że kolejny kafelek, co tam będzie, że patrzą radość tych dzieciaków, jak oni w ogóle żyją, jak obcuje z nimi. No to jest zazdrość, ale zdrowa, gratulacji mnóstwo, że lecimy, robimy świetną robotę. W CS gram jakoś od 2 lat, a interesuje się tak mniej więcej 7, coś takiego. W sumie jak miałam 5 lat, to już tam miałam jakieś początki, bo patrzyłam, jak mój wujek gra na przykład. Ale nie grałam, sama oglądałam bardziej sobie na YouTubie na przykład. Później to 2018-2019 to już tak na stałe. Teraz podstawcie się na galę, smok na środek ma lecieć, to z paką pod B stoisz. Kto rzuca granaty? Kto na Xboxa rzuca? Na Xboxach. Kto jak wybiegnie z dolnego trupa na środek, który smoka do RS PCT? No mogę rzucić. Ty to zrobisz. No, moje umiejętności może nie są za wysokie, ale myślę, że charyzmą tutaj nadrabiam. Fajnie mam team. Rozumieją mnie, że ja nie jestem może w CS jakiś wykwintny, ale oni są bardzo dobrzy i nadrabiają moje błędy, także jestem zadowolony. Tego smoka dorzucisz tak za 7 sekund na bramę. Za 7, dobra? Dobra. Za 7. W CS-a gram od 1,5 roku bez tak naprawdę dłuższych przerw. W CS-a nie gram długo, tak naprawdę gram 2 lata. Gram bardziej hobbystycznie, nie myślę o tym zawodowo. Ja jestem w klasie z maturą międzynarodową w Warszawie, więc chciałbym raczej studiować za granicą. CS-a traktuję bardziej jako hobby, natomiast wakacje myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pograć, nauczyć się też czegoś i fajnie spędzić czas. Co było dla mnie najważniejsze? Wiadomo, trzeba mieć stałe, dobre FPS-y, bardzo dobry sprzęt komputerowy, akcesoria, peryferia, więc postaraliśmy się, dostarczyliśmy zawodnikom naprawdę topowy sprzęt, taki jaki gracz powinien mieć, na takim jak którym ja grałem przez wiele lat. Na początku nazwa, jak sam wskazuje, był obóz e-sportowo-sportowy. Zawsze powtarzałem nacisk, że będzie bardziej sportowo niż e-sportowy. Więc 3 godziny e-sportu i później reszta dnia jest tak zorganizowana, że mamy aktywności fizyczne,
kołczy, Muay Thai, praca z psychologiem, wyjścia w góry, różne challenge rowerowe. Naprawdę zrobiliśmy to tak, żeby tego komputera było mniej, a więcej sportu. No i myślę, że jak patrzę, chodzę po sali i nikt jeszcze mi ani jednego osoba nie powiedział, czy może pograć więcej, że brakuje mu komputera. Prowadzimy tutaj zajęcia tajskiego boksu, gdzie jest tylko stójka. To zajęcie Muay Thai, w którym są łokcie, kolana, clinch. Pochodzi on z Tajlandii i chłopaki właśnie teraz, jak widać, starają się tego nauczyć. Trenujemy razem właśnie z Paszą. Zaprosił mnie, abym poprowadził jego kamp. Dzięki temu będę mógł pożyczyć swoją wiedzę, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Bardzo się zaskoczyłem, byłem przekonany, że osoby, które siedzą przed komputerem, nie będą w ogóle miały kondycji, nie będą chciały trenować, ale to, co mi dzisiaj i w ostatnich dniach pokazali, to jest coś pięknego, jestem mega zachwycony, bo chłopaki naprawdę zainspirowali mnie i to, co pokazali tutaj, jestem pełen podziwu. A pracuję też z zawodowcami, z różnymi osobami i to, co oni pokazują, to jest naprawdę coś pięknego. Ta grupa, która mi się trafiła akurat na obozie Pasha Gaming Camp, jest naprawdę dobrze skoordynowana. Ich zmysł przez to, że grają i spędzają tyle czasu przed komputerem, jedni mniej, drudzy więcej, jest naprawdę dobrze wyszlifowany. Moi drodzy, dwie minutki, tylko ruskie, to cztery zostały. Dwa proste sierpem i ładny low kick. Zaprosiliśmy też Kubika. Z Kubikiem mieliśmy okazję współpracować w Virtus Pro. Był na kilku międzynarodowych turniejach z nami. Trener zajmuje się rozwojem swojego zawodnika. Wiadomo, że mamy różne odnogi samego bycia trenerem. Są trenerzy przykładowo od przygotowania fizycznego, bo nawet i tacy są. Tutaj na przykład na obozie Paszy mamy też panią psycholog, którą wydaje mi się, że do sztabu, czyli do trenerów też można spokojnie podpiąć, ale ci tacy bardziej trenerzy w grze to przede wszystkim taktykami, organizacją pracy drużyny i też trener poniekąd musi być z reguły menadżerem. Zajmuję się prewencją, zajmuję się pomaganiem zespołowi w takich kwestiach jak komunikacja, praca zespołowa, budowanie zaufania, dopasowywanie roli do obowiązków, wspomagam liderów, wspomagam menadżerów, wspomagam trenerów. Można powiedzieć, że tak naprawdę zajmuję się wszystkimi aspektami, które nie są związane stricte z samą grą. I moja praca polega na tym, że w tym momencie wchodząc do zespołu, tak naprawdę pomagam w tych wszystkich takich pojedynczych niuansach, które tam są. Często jest to brak zaufania, brak komunikacji, często są to problemy poza grą, które mają bardzo duży wpływ na jednostki. Bardzo słynny, jak o ile nie najsłynniejszy podjazd w Polsce, ściana Bukowina. Dobra robota. Szczerze, to połączenie jest dosyć fajne. Fajnie można tu spędzić czas. Mamy tak naprawdę plan na cały dzień. Od spędzania czasu aktywnie na treningach Muay Thai do 3 godzin grania na przykład w CS-a na sali. Bardzo dużo da się, można tutaj się nauczyć. I fajnie jest to połączenie, że nie tylko się siedzi przed kompem, ale że też można fajnie sportowo spędzić dzień. Wszystko fajnie zaplanowane i myślę, że warto tutaj przyjechać. Fajnie, mamy zajęty czas. Może jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale to się nie liczy. Liczy się dobra zabawa. Też atmosfera jest bardzo przyjazna. Wszyscy trenerzy, czy sam Jarek, czy wychowawcy są otwarci. Można śmiało pytać o co się chce. No i przede wszystkim program jest bardzo fajny. Dużo się dzieje. Zaprosiliśmy tutaj Janusza, to jest mój teammate, z którym grałem w drużynie około 5 lat, 4,5 roku. Janusz to jest gość, który odnajdzie się fajnie z dzieciakami, pogada sobie, on jest takim misiem, można do niego się przytulić, niegroźny, aczkolwiek robi wrażenie, ja przy nim wyglądam jak pikuś. Yeah.
Właśnie, a jak podejść do rodziców? Jak przekonać rodziców do tego, żeby pozwolili kontynuować dziecku swoją pasję? Każdy rodzic gdzieś tutaj odbywał rozmowę z osobami, które organizowały cały ten event, więc tu nie ukrywam, że kolosalna misja świadomości właśnie wśród rodziców. I te dzieci pokażą, jak było. Też social media całego obozu obfitują w content, to też trzeba śmiało powiedzieć, jest o tym wszystkim głośno. I wyobraźmy sobie właśnie, że tutaj dziecko przekazuje swojemu rodzicowi, że jest super. Rodzic innym rodzicom przekazuje, ty, ten e-sport jednak jest świetny. Jak mój tutaj synek wrócił zadowolony z takiego obozu, ile się dowiedział. Plusem na pewno jest to, że pokolenie rodziców się zmienia i są coraz młodsi rodzice, którzy jednak są świadomi, że e-sport to nie jest głupie łupanie w strzelanki po 12 godzin, tylko też w jakiś sposób trzeba to, wiadomo, kontrolować, bo tego czasu nie spędzało się zbyt wiele, ale też zdają sobie sprawę, że sporo różnych umiejętności naokoło, jak przykładowo praca w grupie, zarządzanie grupą, to są rzeczy, których też e-sport uczy. W okresie pandemii tak naprawdę nasze dzieci funkcjonowały komputer, spanie, jedzenie, komputer, spanie, jedzenie. Tak naprawdę to było tyle. Tutaj jest taki fajny efekt wszystkich. Wszyscy są razem, wszyscy robią razem, chodzą razem, nie wiem, na jakieś dodatkowe zajęcia, na rowerze. Oni sami ciągną do siebie. Ten efekt grupy jest tutaj, ale też ta konieczność porozumiewania się. I oni sami widzą, że tego ich tam tak naprawdę brakowało. I nawet podczas prowadzenia zajęć w jednej z grup usłyszałam takie ciekawe sformułowanie, że fajnie znowu być wśród ludzi. To jest taki chyba taka kropka, taka wisienka na torcie, więc jeżeli chcemy wysłać dzieciaka na jakiś obóz, który zapamiętają do końca życia, to na pewno na tego typu obóz. Jarek jest mega gościem, przychodzi, cały czas się pyta, czy jakiś ten... Ostatnio wezwaliśmy Jarka 5-5, żeby zagrać, wygraliśmy ten mecz. No Jarek ogólnie na wszystko się zgadza. Można brać od niego przykład. Z każdym, kto by nie podszedł do pasy, to pasa może pogadać z każdym. Jest osobą inspirującą, myślę, jego historia pokazuje, że warto być wytrwałym, dążyć do celu, robić to, co się kocha. I też pokazuje, że gamer, e-sportowiec nie musi siedzieć tylko przy komputerze, ale też może prowadzić bardzo zdrowy tryb życia. Pasza przedstawia siebie w internecie jako osobę pomocną, pozytywną, z takim naprawdę optymistycznym podejściem i nastawieniem do życia. I tak naprawdę poznając go tutaj, jest dokładnie tak samo. Dalej jest pozytywny, dalej do każdego jakby się uśmiecha. Z każdym potrafi porozmawiać na każdy temat. Zawsze mi przeszkadzało, zawsze źle się z tym czułem, gdzie pchali je sportowców, że jak ja mogę w tym towarzystwie być, że to są obżarciuchy, że to nadwaga, że okulary, zaraz ja będę taki. My jesteśmy tacy sami i dlatego chcę pokazać, że jednak e-sport i sport to jest połączenie, zawsze, do którego zawsze chciałem dążyć i chciałem być takim jakby promotorem, takim gościem, który to narzucił, wprowadził i chce zmienić jakby, żeby weszło im to w nawyk, żeby łączyli te swoje dwie pasje, bo to jest coś pięknego, sport i e-sport, będę powtarzał i zarazimy nie całą Polskę, ale cały świat e-sportowy. Jakbyś miał na koniec powiedzieć, opisać jednym słowem, jakim człowiekiem jest Jarek Pasza, to co byś powiedział? Człowiek o wielkim sercu.